Siemano, z tej strony Darciu, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Na samym wstępie zachęcam Cię do dania subskrypcji, abyście przegapili kolejnych materiałów na moim kanale. Bez dalszego przedłużenia, lecimy z filmem. Dzisiaj widzowie, nareszcie przyszedł czas na skonfrontowanie się z jakże przykrą rzeczywistością, o której rok temu w swoim pierwszym filmie o Moriartym nie miałem pojęcia. A mianowicie, chodzi mi tutaj o lekkie zmieszanie z błotem adaptacji mojej ulubionej, jak dotąd, mangi. Pióra Ryosuke Takeuchiego oraz Hikaru Miyoshi. Dla niewtajemniczonych małe przypomnienie, w jakiej sytuacji się obecnie znajdujemy. Już prawie 2 lata temu, kiedy to nie byłem jeszcze regularnym twórcą, obejrzałem serię Yukoku no Moriarty, a dokładniej Moriarty the Patriot. Około 4 miesiące po obejrzeniu nagrałem również materiał o tym, dlaczego moim zdaniem jak najbardziej warto obejrzeć tę serię anime. Ale warto nadmienić, że już wtedy posiadałem w swojej kolekcji mangowej potężne 2 egzemplarze Moriartego. Co oznacza, że jeszcze nie wiedziałem, w jaką stronę to wszystko pójdzie. No i już przechodząc do rzeczy, tamten materiał dalej jest spoko, aczkolwiek jestem już po 10 tomach Moriartego i zauważyłem, jak bardzo anime napluło na fanów tej opowieści. Już ten temat nawet poruszałem z Desterem na naszym wspólnym podcaście, ale uważam, że trzeba tutaj jeszcze troszeczkę dojechać studio odpowiedzialne za ten twór. No to zaczynając mój wywód, rozchodzi się tutaj w głównej mierze o to, jak bardzo wybratkowany produkt został nam dostarczony. Wersja animowana liczy sobie niespełna 24 odcinki plus niedawno wypuszczone OVA, które również jest adaptacją. I kiedy porównamy sobie to do 57 rozdziałów, które domyślnie zamykają ten sam ark historii, to jednak widzimy, że coś jest tu ewidentnie nie tak. I broń Boże, nie dawajcie mi tu argumentu, że chaptery są tak krótkie, że jeden odcinek adaptował 2 albo 3, bo to jest cholerne kłamstwo. Te chaptery są w chuj długie i naprawdę argumentem popierającym moją tezę są same pierwsze odcinki, które w jednym takim materiale adaptowały dosłownie jeden pełny rozdział. Także widzicie teraz, jak bardzo historia została okrojona. I absolutnie najgorszym możliwym posunięciem, którego nigdy nie wybaczę studiu, jest dosłowne wycięcie pełnych arków historii. Pełne arki, które zawierały sobie istotne dla fabuły postacie oraz wydarzenia. To samo zrobili m.in. z charakter developmentem wielu głównych postaci. Lepszymi przykładami są niewątpliwie Sebastian Moran oraz oczywiście Irene Adler, którzy paskudnie zostali po prostu wycięci z historii, tak po prostu wycięli ich. Jeśli chodzi o Morana, to tutaj w głównej mierze wycięty został pełny ark budujący jego postać, w którym to m.in. znajdowało się jego tragiczne backstory. I jeszcze tylko dodam, że cały ten ark trwał dosłownie 3-4 chaptery, także naprawdę nie rozumiem, dlaczego postanowili usunąć tak ważny element całej historii, który mógłby być dosłownie połową pierwszego sezonu. Natomiast Irene Adler, możecie powiedzieć, że przecież znamy jej personę i to dość dobrze, ponieważ pojawiła się w serii animowanej i co więcej, miała ten swój pełny ark historii w 2 sezonie. Ale tutaj widzowie, muszę was niestety rozczarować, ponieważ budowana w mandze postać silnej, niezależnej kobiety i to nie takiej, jak próbuje nam to wmówić współczesna popkultura, tylko takiej naprawdę silnej kobiety, dążącej do swoich celów. W anime to jest dosłownie, i tutaj przytoczę cytat Destera z jego filmu, który serdecznie polecam, jest po prostu cieniem samej siebie i jest potwornie okrojoną postacią. Wszystkie te sceny budujące jej charakter po prostu zniknęły. Podsumowując dzisiejszy materiał, chciałbym zachęcić was do sięgnięcia po wersję mangową, która po prostu wciągnie was na długie godziny w tą niesamowitą opowieść. I z tej również strony polecam wam naszą polską wersję wydawaną przez wydawnictwo Waneko, ponieważ jest ona po prostu cudowna i na półce prezentuje się naprawdę przednio i broń Boże, nie jest to reklama. Oprócz tego zapowiadam 2 materiały dotyczące postaci Irene oraz właśnie Morana, które będę wrzucał już w najbliższym czasie. A dzisiaj to by było tyle, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, no to zachęcam was do bicia na mojego Discorda. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do następnego. Bye!